Naszemu domkowi. Zacznijmy od szafy. Mamy tutaj na wstępie szafa, skareczko, telewizor, biurko mamy z krzesełkiem. To jest Bobo z mamusią. Nasze dwa łóżka, to są nasze dwa łóżka, jak powinny się bardziej rozdzielić. To jest nasze okno. O, widok na morze, troszkę wieje, ale przynajmniej mamy taką bryzę fajną, stoliczek. Teraz się zakładam, że jest pod łóżkiem. Jaka jestem już śpiąca. Taka śpiąca. W pierwszy nocleg dzisiaj jest nasze obozowisko. Tam jest zamek. A tutaj są dzieci. Opowiedz, Michał, historię o tym,
co byś zrobił, gdybym ci powiedziała o pewnej rzeczy 5 lat temu? Właśnie to się wszystko sprowadza do naszej rozmowy o tym, jak nasze życie się bardzo zmieniło w krótkim czasie i gdyby Marzena mi 5 lat temu powiedziała, że będziemy po ślubie, będziemy mieć dziecko i wrócimy do Polski, to bym ją wyśmiał. No to proszę bardzo. Jesteśmy w drodze do Polski w prawie połowa drugi z dzieckiem po ślubie. I bez pracy. I bez pracy, wiesz. A nie, w to bym uwierzył, naprawdę. Rokuj pilnuje pizzę. Dobra, dobra, Michał, wskakuj do wody. Obiecałeś. Znajdujące się w okolicy Vanfrid, miasteczko, w którym się znajdujemy, o nazwie bliżej nieznanej nam w tym momencie, aczkolwiek wkleimy ją w napisach poniżej, jest bardzo, ale to bardzo tajemnicze.